wyjątkowa. Słyszymy o niej przy wielu różnych okazjach. Podczas śpiewania tradycyjnej polskiej piosenki urodzinowej, obchodów stulecia bitwy pod Limanowem i Krzywopłotami, 100 lat temu wyprodukowano także pierwszą żarówkę samochodową. A królowa Elżbieta II wysyła kartki z życzeniami dla wiekowych jubilatów. To również liczba, której nie lubił Napoleon, oraz liczba procentów na maturze, pożądana przez wszystkich tu zebranych. Dlatego też w tej atmosferze stuletnich dokonań mówimy Państwu dobry wieczór. Dzisiejszy wyjątkowy bal poprowadzą dla Państwa Monika Kuziemska, Magdalena Kalwajtys oraz Arkadiusz Słowiński. Witamy serdecznie na studniówce 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy panią dyrektor Katarzynę Kijewską-Południak panią wicedyrektor Justynę Rościszewską, grono pedagogiczne, komitet studniówkowy naszych rodziców, bez których zaangażowania dzisiejsze spotkanie nie mogłoby się odbyć. Lecz przede wszystkim witamy Was, koleżanki i koledzy. Już niedługo absolwenci, przyszli studenci, powiało optymizmem trochę. Serdecznie zapraszamy na scenę panią dyrektor Katarzynę Kijewską-Południak i prosimy o oficjalne rozpoczęcie studniówki. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mam zaszczyt w imieniu wszystkich zaproszonych powitać bardzo gorąco na dzisiejszej studniówce grono nauczycieli, grono rodziców, tak jak powiedzieli uczniowie, bez których dzisiejszy bal byłby niemożliwy. Witam Was, drodzy uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i witam wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli na nasz studniówkowy bal. To ten pierwszy bal. Bal bardzo oficjalny. Bal w przepięknych wnętrzach Opery Nowa. Bal w przepięknych kreacjach, odświętnych strojach. Niech ten bal będzie niezapomniany. Studniówkę 2015 4 Liceum Ogólnokształcącego uważam za otwartą. Dziękujemy pani dyrektor i poprosimy o pozostanie na scenie. Zapraszamy także do nas panią wicedyrektor Justynę Rościszewską. W imieniu uczniów i rodziców klas trzecich dziękujemy panią za uśmiech, wsparcie, stworzenie nam warunków do nauki, chociaż nie zawsze chcemy z nich korzystać, za współtworzenie atmosfery naszej szkoły, cukierki na maturze próbnej, na które liczymy również w maju, dbanie o potrzeby uczniów i dobre słowo na co dzień.
Zapraszamy również na scenę przewodniczącego Rady Rodziców, pana Piotra Mroczkowskiego. Szanownej Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów klas trzecich. Po prostu podziękować im za te wspaniałe 3 lata, które razem z Państwem spędzili i za Waszą wytrwałość, powiedzmy, i przekazywaną wiedzę. Także za pasję, którą przekazujecie naszym dzieciom, nie, młodzieży, dorosłym osobom. Chciałem życzyć młodzieży wspaniałej zabawy, niezapomnianych chwil i żebyście pamiętali te chwile jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszamy na scenę wychowawców, którzy przez ostatnie 3 lata wylewali pot, krew i łzy, żeby doprowadzić nas do matury. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu rzeczywistość szkolna nabrała wyrazistości. Wycieczki klasowe, rozliczanie usprawiedliwień, szukanie ściąg, telefony z pozdrowieniami do rodziców, fantastyczne godziny wychowawcze ze zbiorem zadań, walka z poziomem frekwencji uczniów niższym niż średnia krajowa, ciągła batalia o czytanie lektur, to tylko niektóre elementy, za które z całego serca dziękujemy i zapraszamy na scenę. Panią profesor Annę Stachowiak, wychowawczynię klasy 3 A. Panią profesor Beatę Kołodziejską oraz panią profesor Annę Wnęk, wychowawczynię klasy 3 B. Pana profesora Arkadiusza Czapiewskiego, wychowawcę klasy 3 C. Oraz panią profesor Joannę Kolan, wychowawczynię klasy 3 D. Prosimy o brawa dla wychowawców. Zapraszamy na scenę panią Elżbietę Kornaszewską, której jakimś cudem udało się ożywić drewniane nogi naszych kolegów i koleżanek, co za chwilę zaprezentują na scenie. Dziękujemy Pani serdecznie za cierpliwość, wytrwałość oraz zaangażowanie w przygotowanie nas do zaprezentowania najpiękniejszego polskiego tańca, bez którego dzisiejszy bal nie mógłby się odbyć. Pragniemy również podziękować naszym rodzicom z Komitetu Studniówkowego. Dzięki ich zaangażowaniu, wytrwałości oraz wsparciu możemy cieszyć się tak wspaniale zorganizowanym balem.
oraz stworzyć wspomnienia, które zostaną z nami na zawsze. Zapraszam na scenę panią Annę Szymczak wraz z Komitetem Studniówkowym. Teraz, panie i panowie, Poloneza, czas zacząć.